większość. Otwieram sprawę przed sądem okręgowym. Będzie rozpatrywana sprawa kadry nauczycielskiej katolickiego gimnazjum im. Jana Pawła II w Katyze. Otwieram przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Zebraliśmy się tu wszyscy z powodu bardzo poważnego oskarżenia, które wpłynęło w ostatnich dniach. Zapobiegano nudzie, zorganizowano czas i zaburzono zły humor. Oskarżam nauczycieli katolickiego gimnazjum o to, że w latach 2012-15 zbyt dobrze zajmowali się uczniami obecnie trzeciej gimnazjum. Za popełnioną zbrodnię grozi kara dożywotniego pozbawienia najlepszej klasy trzeciej katolickiego gimnazjum z możliwością poprawy w latach następnych przy uwzględnieniu dobrych intencji. Wzywam na salę oskarżonego numer 1. Na salę proszony pan Waldemar Ter. Został pan oskarżony o zbyt dużą wiedzę historyczną i zbyt łagodne traktowanie swoich podopiecznych. Ja? I co ty teraz z tym zrobisz? Pouczam, że ma pan obowiązek mówienia prawdy. Za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Ja cię, Florian. Dobrze, dziękuję. Proszę teraz wezwać na salę następnego oskarżonego. A to już wszystko, proszę pani, to nie jest żadne uzasadnienie. Proszę pani. Na stale muszę tak ciężko dobre uzasadnienie. Zobaczymy, jak to dziś nie było. Jest pan... Ksiądz. Jest ksiądz oskarżony o skultywowanie tradycji szkoły w postaci noszenia mundurka. Proszę o okazanie materiału dowodowego numer 1. Dziękuję bardzo. Proszę o dołączenie tego do akt sprawy. Wzywam na salę oskarżonego numer 3. Na salę proszona jest pani Teresa S. Proszę się przedstawić i powiedzieć, ile lat przepracowała pani w tej szkole. X i Y. Została pani oskarżona o zbyt perfekcyjne dokonywanie różnego rodzaju obliczeń oraz o zainteresowanie życiem w przestworze. Teraz na salę wzywam oskarżoną Krystynę C. Na salę proszę. Może przecież ja zawsze powtarzam, za wszystko w życiu przyjdzie zapłacić. Dziękuję. Pani oskarżona o fenomenalne nauczanie wzorów oraz definicji fizycznych, jak również picie zbyt dużej ilości napływ kofeinowych. Poza tym jest pani też winna przetrzymywaniu nieletnich laureatów z konkursów fizycznych po lekcjach. Wie sąd, co sąd na mnie ma? Guzik ma! Na salę wzywam więc oskarżoną numer 5. Na salę proszona pani Joanna G. Została pani oskarżona o spowodowanie wybuchu w pracowni chemicznej katolickiego gimnazjum w czasie tworzenia nowego tomiku wierszy na kwas azotowy. Siarkowy. Azotowy. Siarkowy. Azotowy. Przestańcie, durnie. Nakłada na pani karę pośrodkową w postaci dodatkowej nocy naukowej. Pani Ludzik, proszę wyprowadzić oskarżoną z sali rozpraw. No tak, ale o moich dobrych czynach to już pani nie wspomni. Dobrze, w takim razie proszę się wypowiedzieć. Zawsze dawałam możliwość poprawy ocen. Zostawałam po lekcjach. To wszystko się zgadza jednakże, no. Organizowałam wycieczki. No cóż, chyba nie jestem w stanie niczego pani udowodnić. Wszystkie argumenty jednoznacznie przemawiają za pani uniewinnieniem. Thank you.
poprawić. Jojojem, to prawdziwa kaszerka. A wczoraj był mnie tak u kafloni, a płesta w nutaku, a serce złotu. Lecimy z tego. Pani Grażyna, proszę się zrobić. Ale bądź. Wysoki bądź, ku pani Gniesiu, proszę mnie prowadzić przez kaszubę. Zapomnijcie o nocy kaszubskiej, jutro o 18. Proszony na scenę rozkraczać. No dzień dobry, dzień dobry. Proszę pani się bajerki powiedzieć, jak się pan nazywa. No więc, drogie dziadki, jestem Andrzej Karczewski. Mamy informację, że działa pan także pod pseudonimem Bob Grzybierz. To prawda. Jest pan oskarżony o granie w agario oraz zbyt łaskawe traktowanie uczniów podczas lekcji. Dobra. Proszę. Proszę się tak nie cieszyć. Aby to znalazło w pańskim domu zbiorniki z napojem gazowanym znanym pod niejaką nazwą Pepsi oraz śladowe ilości biedronkowych drożdżówek. Co ma pan na swoją obronę? Proszę o okazanie materiału dowodowego numer 3. Dziękuję bardzo. Proszę o dołączenie tego do akt sprawy. I teraz na salę poprosimy oskarżoną o pozytywnych skutkach przebieg procesu germanizacji w katolickim gimnazjum panią Annę W. Oskarżona Anna W. Kombyte antitafersze, gdyby szlundę, to jest dawno teraz kino. Co my tu mamy? Karol znowu nie odrobił zadania domowego. Kostek znowu nie nauczył się odmieniać. Zaraz, czemu ich tu nie ma? Gdzie w ogóle jestem? Obecnie znajduje się pani w sali oglądowym. W miejscu, gdzie niegdyś miała pani przyjemność uczyć trzecią klasę gimnazjum. Teraz została pani postawiona przed bardzo poważnym oskarżeniem, jakim było efektowne wpajanie uczniom gramatyki języka niemieckiego. Czy przyznaje się pani do popełnionego czynu? No cóż, nic nie mogę powiedzieć. Nie mam nic na swoją sprawę. A czy mogłaby się pani łaskawie wypowiedzieć na temat wywozu uczniów za granicę pod rzekomym pretekstem poznawania kultury niemieckiej? Ale oni sami mnie prosili. Tak, tak, ale my już znamy takich jak pani. Pani Ludwik, proszę wyprowadzić oskarżoną. Teraz na salę rozpraw proszona jest pani Klaudia Kamińska Z. Na salę proszona pani Klaudia Kamińska Z. Ale ja nie rozumiem, tak? Ja jestem niewinna. I'm innocent, tak? Proszę zwracać się do sądu z szacunkiem. Poza tym nie zna pani jeszcze zarzutów. Ale pani kochana judge, no ja nie muszę mnie o cokolwiek wdejdzie. Ja jestem so dobra dla moich studentów, naprawdę. Ja mam nawet listę of problems, o których rozmawiamy na lekcji. Ale ja mam ją w mojej bag, no. Oh, thank you, Mary. Ale zaraz chwileczkę. O, ile mi się wydaje, nie jest to czasem lista pani zakupów? O, co my tu mamy? Pabelki dla uczniów? Z adwokatem? Myślę, że zarzut w postaci rozpijania nieletnich jest wystarczająco mocnym argumentem na to, by panią skazać. Ale pani kochana dziadzie, ja nie mogę, ja mam dzieci. Pani Ludzik, proszę wyprowadzić oskarżoną. Zaraz, jeszcze ja. A cóż to, czy byśmy nie przesłuchali jeszcze oskarżonej o wybitne podejście do uczniów i zbyt wielkie poświęcenie uwagi klubowi wolontariatu pani Ani S? Zaraz nam zrobię takie oskarżenie, że nawet Heraklis FS wam nie pomoże. Ależ proszę oskarżonej! Czy zdaje pani sobie sprawę z tego, iż odpowiada pani teraz m.in. za świadome spowodowanie przypływu zbyt dużej ilości wiedzy filozoficznej wśród uczniów trzeciej klasy katolickiego gimnazjum? Została pani również oskarżona o przetrzymywanie niewinnych uczniów w piwnicy, zmuszających się jednocześnie do nadmiernego wysiłku fizycznego. Nigdy jeszcze w czasie mojej pracy sędziowskiej nie spotkałam się z tak poważnymi zarzutami. Czy ma pani coś na swoje usprawiedliwienie? Nie byłem nic więcej bez obecności mojego adwokata. A tym razem, jeżeli o trzech, jest absolutna cisza.
tym momencie nie tego jak wezwać na salę kolejną oskarżoną. Oskarżona Magdalena K. proszona na salę rozpraw. Nauczyciel cierpliwy jest, łaskawy jest, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Zdaje się, że sąd postanawiał uniewinnić panią mimo okrucieństwa, jakiego dopuściła się pani nauczniak w trzeciej klasy gimnazjum. Mowa tu o doskonałym prowadzeniu zajęć języka polskiego wraz z efektownym wpajaniem reguł i wyjątków. Czy mimo to chciałaby pani coś dodać? Moja osoba uczyć ich już więcej nie może. Smutno mi Boże. Teraz na salę poprosimy ostatniego już oskarżonego. Pana Mariana G., będącego głównym inicjatorem zdarzenia, jakie dziś rozpatrywaliśmy. Wraz z panem prokuratorem jednomyślnie orzekamy, iż przedstawione jemu oraz jego współudziałowcom zarzuty zasługują na najwyższy wymiar kary w postaci gorących podziękowań za wszystko, czego doznali uczniowie klasy trzeciej w katolickim gimnazjum w Wrocławiu. Łaskawy sądzie. Przyjmuję ten wyrok.